Dzień dobry. Dzień dobry. Momencik. Tak, teraz pasy. Mała instrukcja obsługi przed wyruszeniem w drogę. Pasy mamy, wszystko mamy. Pani poseł. Jesteśmy w pełnej gotowości. Dobrze, no to ruszamy w takim razie. Co wam tak w tych sondażach poleciało w dół? Różnych. No różnie, dlatego że Ipsos jest najnowszy i w Ipsosie na przykład nam wzrosło. No 2%, a PiSowi spadło 3. 2 punkty. I powiem, 2 punkty procentowe, tak. I powiem więcej, że Ipsos jest nowszy. Ipsos był z 23, 24, z tego co pamiętam, marca, czyli można powiedzieć, nówka sztuka nieśmigana. No tak, ale jednak te poprzednie sondaże i jeszcze te z uwzględnieniem... Ja się zastanawiam, dlatego że to jest pojedynczy sondaż, który rzeczywiście pokazał jakiś taki spadek, mam na myśli ten Kantar. I to mnie zresztą, szczerze mówiąc, zaskakuje, dlatego że to jakoś nie jest, znaczy jest inny niż wszystkie pozostałe. Z sondażami jest tak, że trzeba podchodzić do nich jako do średniej pewnej, a nie do pojedynczych sondaży. Natomiast... No ale te średnie z ostatnich sondaży, no to pokazują, że jednak wam spada, a Konfederacja na tym zyskuje. Znaczy, zgodzę się co do tego, że mamy rzeczywiście pewne wzrosty Konfederacji. Ja je postrzegam jako skutek między innymi polityki rolnej PiSu. Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że musimy obecnie pomagać Ukrainie, ale jak w czerwcu zeszłego roku Donald Tusk wyszedł i powiedział, ostrzegł rządzących, że trzeba coś zrobić z tym zbożem, które jest przewożone przez Polskę, cały PiS zawył i powiedział dokładnie, że to jest atak jakiś na Ukrainę. Nie, to nie był atak na Ukrainę, to wręcz odwrotnie. To było działanie, które miało zatrzymać antyukraińskie nastroje. Te, które bardzo często w tej chwili pobudzają Konfederację. Rząd tego nie załatwił. Tam można było zrobić kaucję, można zrobić było system plombowania wagonów, tak żeby to zboże, które miało przecież przejeżdżać tylko przez Polskę, nie zostawało w Polsce. W tej chwili mamy pełne elewatory, mamy sytuację, w której Kowalczyk, pan minister rolnictwa Kowalczyk, mówił rolnikom też w czerwcu zresztą właśnie 2022 roku, żeby nie sprzedawali zboża, że zboże będzie droższe, dokładnie rzecz biorąc pszenica, a w tej chwili, wtedy było po 1600 zł za tonę, a ta w tej chwili jest 880. Rolnicy mogą się czuć oszukani? Dokładnie. Rolnicy są oszukani, nawet zresztą taka jest grupa chyba oszukani rolnicy. Rolnicy są oszukani. Od dawna już mamy problem, na przykład nie wiem, czy pani wie, że jest zagrożenie na przykład dla tego polskiego schabowego, ponieważ my mieliśmy w roku 2015 250 tysięcy stad świń, trzody chlewnej. To były różne stada, to były bardzo często przez indywidualnych rolników, którzy mieli kilkanaście sztuk trzody chlewnej. W tej chwili mamy 56 tysięcy stad trzody chlewnej, czyli niech pani policzy, to jest praktycznie 80% mniej. Polski schabowy będzie luksusowym towarem. I co się okazuje? Okazuje się, że praktycznie zniknęły te małe hodowle. Te, tak właśnie dokładnie ci rolnicy, drobni rolnicy, którzy mieli te kilkanaście sztuk trzody chlewnej. Za moment będziemy po pierwsze mieli tylko z tych wielkich, masowych, a po drugie mamy mniej jej po prostu. Rzeczywiście ten schabowy przez politykę PiSu może być zagrożony. To jak się zakończy cała historia z rolnikami? Jak się zakończy też dla ministra Kowalczyka? No bo dzisiaj mają okrągły stół, na który minister zaprosił przedstawicieli rolniczych organizacji. Przedwczoraj ogłosił sukces, że będą dopłaty dla tych, którzy stracili na obniżce zboża, czy to no właśnie. No dobrze, no ale to jest, niech pani zobaczy. No, jest zła polityka, doprowadzona do spadku cen pszenicy, a teraz będzie taka sytuacja, tam jeszcze jest problem z kukurydzą, bo to też ta kukurydza została zasypana nasz rynek kukurydzą, a ponieważ zmniejszyła się liczba świń, w związku z tym zmniejszyło się też zapotrzebowanie. Ale i tej chwili będzie ratowanie w postaci tego, że będą publiczne pieniądze znowu przekazywane rolnikom, czyli zamiast zapobiegać kryzysom, mamy sytuację, w którym ten kryzys spowodowano, a w tej chwili próba będzie zasypywania go pieniędzmi wszystkich podatników. Czyli można powiedzieć, że rolnicy sami sobie zapłacą, jako jedni z podatników, za to, że będą teraz ratowani, jeśli chodzi o ceny pszenicy. Rok temu,
kilka miesięcy temu, no prawie rok temu, 9 miesięcy temu, Donald Tusk ostrzegał. Wszyscy ostrzegali, którzy się znali na kwestiach rolnych, że jest zagrożenie i że trzeba coś z tym zrobić. Oni po prostu są nieudolni. To jest nieudolny rząd, a są trudne czasy. I mamy nieudolny rząd, który nie potrafi sobie z nimi poradzić. No dobrze, można powiedzieć, zboże się wysypało, tak? Tak, zboże się wysypało. No to co teraz? Czy macie jakąś ofertę dla tych rolników? Znaczy tak, po pierwsze od początku mówiliśmy, to trzeba jak najszybciej wprowadzić. Kwestie rzeczywiście tego plombowania tych wagonów, kwestie związane być może z systemem kaucyjnym. Po drugie, trzeba rzeczywiście, potrzebujemy skupu takiego interwencyjnego, a trzeba to zboże, które jest w tej chwili w tych elewatorach, jak najszybciej wyeksportować do tych krajów, w które ono miało trafić. Ono miało trafić do Egiptu, miało trafić do Afryki, miało trafić tam, żeby nie było kryzysu następnego związanego z głodem, a co za tym idzie również te kryzysy wszystkie migracyjne. I rząd musi prowadzić czynną politykę i nie polegającą na tym, że będzie tylko dosypywał pieniądze, tylko będzie rozwiązywał skutecznie problemy. A czy to, o czym pani powiedziała, to jest skonsultowane z rolnikami? Ich by takie rozwiązania zadowoliły? Rolnicy dawno już mówili o tym, żeby właśnie zabezpieczać. No właśnie, przecież Donald Tusk, mówiąc w czerwcu 2022 roku o tym, mówił to na podstawie rozmów z rolnikami, że będzie problem, że właśnie trzeba plombować wagony, że trzeba być może system kaucyjny, bo to jest jeszcze jakaś metoda. Natomiast rząd wychodził z założenia, że będzie dobrze, nie mając do tego żadnych podstaw. To świadczy o nieudolności władzy. I jak to się dla ministra Kowalczyka zakończy? Obronią go w Sejmie? Znaczy, będzie pewne wotum nieufności. PSL deklarował, że składa. Pewno będziemy je wspierać. Myślę nawet, że będziemy się, nie wykluczam, podpisywać, ponieważ pod wotum potrzebne jest 69 podpisów. Wiadomo, PSL tylu nie ma. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że to jest przykład tego, jak kolejna grupa zawodowa może czuć się oszukana. Tak jak kiedyś PiS oszukał nauczycieli, tak teraz oszukuje rolników. I Polacy powinni, można powiedzieć, spojrzeć na to obiektywnie i zauważyć, że ta władza nie potrafi rozwiązywać problemów Polaków. Nie potrafi zadbać o to, żebyśmy mieli dostęp do ochrony zdrowia, nie potrafi rozwiązać problemu z zbożem z Ukrainy, nie potrafi rozwiązać w swoim czasie problemu z ASF-em, stąd ten raptowny spadek ilości stad trzody chlewnej, nie potrafi rozwiązać problemów z edukacją. Minister Czarnek po 7,5 roku rządów PiS-u zorientował się, że są przeładowane podstawy programowe. A my to mówimy od iluś lat, że trzeba te podstawy odchudzić, że trzeba zmniejszyć liczbę godzin, które dzieci spędzają w szkole. I tak jest właściwie przestrzeń po przestrzeni. No przepraszam, to co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. No przepraszam bardzo, nie mamy środków skarbowych. Pierwszy raz od 2004 roku, czyli odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, mamy problemy z pieniędzmi z Unii Europejskiej. I nie tylko tymi z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, ale również tymi podstawowymi z Funduszu Spójności. To jest w sumie z jednego ponad 30 miliardów euro, które mogliśmy dostać, z drugiego 76 miliardów euro, które mogliśmy dostać, czyli niech pani policzy, to jest 110, to jest 500 miliardów złotych, które to jest tyle mniej więcej, co budżet państwa. I te pieniądze wszystkie są zagrożone przez nieudolną władzę, która z jednej strony chciała sobie załatwić bezkarność, stąd zamach na prokuraturę, sądy, z drugiej strony wprowadziła jakichś nieudaczników do Trybunału Konstytucyjnego, którzy się tylko żrą. Wprowadziła polityków do Trybunału Konstytucyjnego i dziwi się, że walczą tam o władzę. No i to jakim cudem pani poseł mają się tak dobrze w sondażach i jeszcze im przybudówka w postaci Konfederacji rośnie? Konfederacja rośnie między innymi przez te błędy, o których mówiłam. Czyli a może rośnie dlatego, że na przykład wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie są w stanie zrozumieć tych zapowiedzi transferów socjalnych, babciowego, tak, zauważmy kredytów żerowych. Babciowe, po pierwsze, dzisiaj jest sondaż, który pokazuje, że większość Polaków chce. Co więcej, bardzo pozytywne, wyższe niż średnia ma poparcie wśród młodych ludzi, których to dotyczy, czyli wśród osób, przy czym jeszcze większe ma wśród kobiet, czyli które chcą wracać do pracy. 92% kobiet po urodzeniu dziecka chce wrócić do pracy, a wraca tylko niecałe 50%. Dlaczego? Bo część z nich nie ma możliwości łączenia.
1500 tak. złotych to dlatego, zmieni? Oczywiście, dlatego że tak, jednej kobiecie pozwoli rzeczywiście wykorzystać pomoc kogoś z rodziny, komu będzie w stanie częściowo dofinansować, tak żeby ta osoba zamiast pójść dorabiać do emerytury gdzie indziej, będzie mogła zostać z jej dzieckiem. Dla części to będzie po prostu opłata za prywatny żłobek. W Warszawie trzeba powiedzieć, że prezydent Trzaskowski dużo zrobił, żeby każde dziecko miało dostęp do żłobka, bo wykupuje miasto również miejsca w prywatnych żłobkach samo. Kolejna rzecz, może to dać jakiejś niani, może na przykład zapłacić tej niani ZUS. Kiedyś był taki program, PiS go właściwie zlikwidował, tego dopłacania do ZUS-u nianiom. My w tej chwili mamy problem, że w przypadku przedszkola każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce w przedszkolu. Taki jest wymóg prawny dla gmin. Natomiast w przypadku żłobków tak nie ma. I większość kobiet nie ma wyboru takiego, że pójdzie do pracy, bo dziecko zostanie w żłobku. Powiem więcej, to jest dużo bardziej elastyczne nawet niż kwestia żłobka tylko, dlatego że małe dzieci czasami zdarza się, że chorują i okazuje się, że próba, znajoma tak ma, że posłała dziecko do żłobka, najpierw prywatny żłobek, potem żłobek, dzięki właśnie temu, co robi Warszawa w tej chwili, publiczny. Okazało się, że dziecko zaczęło chorować i okazało się, że to się nie sprawdza w jej przypadku, no więc poprosiła kogoś z rodziny. I ten ktoś z rodziny pomaga jej zajmować się dzieckiem i teraz miałaby na to pieniądze. Ona musiała wrócić do pracy, ma swój biznes, nie jest w stanie spędzać kolejnych lat z dzieckiem, bo mogłaby ten biznes zwinąć. To rozwiązanie jest elastyczne i co więcej, ono w dużym stopniu samofinansuje się. Dlatego, że kobieta wracająca do pracy, nawet jeżeli zarabia płacę minimalną, to wpłaca w postaci różnych danin dla państwa 1553 zł. To jest kwestia ZUS-u, składki zdrowotnej, to jest kwestia podatków, które płaci. W związku z tym, jeżeli zarabia więcej, jeżeli zarabia w wysokości, nie wiem, średniej krajowej, no to oczywiście tych pieniędzy wpłaca zdecydowanie więcej. Więc z jednej strony jest to rozwiązanie, które ma szansę być gospodarczo bardzo ważne, dlatego że nam brakuje w tej chwili rąk do pracy. Jeżeli moglibyśmy dzięki temu spowodować, że 120 tysięcy kobiet dodatkowo idzie do pracy, to z jednej strony one w przyszłości pracują sobie emeryturę, one będą się realizować zawodowo, one będą wypracowywać PKB, a po drugie jeszcze... Wie pani, jak się pokazuje inne różne systemy w różnych krajach, to okazuje się, że kobiety najchętniej mają dzieci tam, gdzie mogą łączyć pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Gdzie oczywiście też bardzo ważnym elementem jest ta pomoc partnera, czyli kwestia rozwiązań prawnych, które powodują, że mężczyźni ciągle mają się... bardzo dużo obowiązków tak, na dokładnie. Głowie i o wiele, wiele więcej niż i mężczyźni. I dlatego my robimy wszystko, żeby jeżeli chcą, to mogły realizować się również zawodowo. Dlatego, że niestety mamy w tej chwili sytuację, że 92% chce, a tylko 50% widzi możliwość i wraca do pracy. No i pani uważa, że to jest zrozumiałe dla wyborców Platformy? Znaczy nie, Koalicji Obywatelskiej pierwsze, a po drugie zauważmy jedną rzecz. Są badania najnowsze i całkiem sporo również wyborców Prawa i Sprawiedliwości podoba się babciowe. Natomiast nas najbardziej cieszy jedna rzecz, że ma bardzo wysokie poparcie rzędu 60% wśród najmłodszych wyborców. Czyli tych, których to dotyczy. Tych, którzy myślą o dzieciach, tych, którzy mają małe dzieci i którzy mogą chcieć planować kolejne dziecko, ponieważ mamy zapaść demograficzną. W 2015 roku rodziło się jeszcze 370 tysięcy dzieci rocznie. Najgorsze, najbardziej ponure przewidywania mówiło o 314 tysiącach w roku 2022, a urodziło się tylko 305 tysięcy. W związku z tym to, co się stało w roku 2022, jest gorsze od wszystkich najgorszych przewidywań. I teraz z czego to wynika? No między innymi z faktu, że kobiety czasami nie mogą wrócić do pracy, bo nie mają co zrobić z dzieckiem. Wynika to między innymi z tego, że PiS likwidował in vitro. To jest kolejna rzecz, którą my chcemy przywrócenia. Czyli możliwości posiadania dzieci przez te pary, które nie mogą ich mieć naturalnie. A to jest 1 na 5 par. Kolejna kwestia. Kobiety boją się w Polsce mieć dzieci ze względu na zmianę prawa dotyczącego aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. No tak, żeby to móc przeprowadzić, trzeba wygrać. O sondażach rozmawiałyśmy, no teraz może kilka słów o pomysłach na kampanię. Podobno na finiszu tej kampanii ma się pojawić Rafał Trzaskowski i być ogłoszony jako kandydat na premiera.
to prawda? Nie, na razie nie ma takich pomysłów. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Ja widzę w tej chwili, jak cała Koalicja Obywatelska, cały klub Koalicji Obywatelskiej pracuje, ponieważ razem z klubem oczywiście jeżdżę po Polsce. Byliśmy już w Łódzkim, w Wielkopolsce. Tydzień był Donald Tusk, ponad tydzień, 10 dni był na Śląsku. Uważam, że to jest bardzo ważny region. Ale jakiś taki samotny jest na tych spotkaniach. No nieprawda. Z wyborcami. Nie, to nie ale jest tak. Ale słabo widać zaplecze. Widać nie, jego. Właśnie nie ma pani racji, dlatego że zasada jest taka, że my się rozjeżdżamy. Teraz jak byliśmy na Opolszczyźnie, ja byłam na przykład w Krapkowicach i Cerekwi Polskiej. Donald Tusk wtedy miał spotkanie otwarte w Strzelcach Opolskich. Jeżeli on ma spotkanie w jednym miejscu, to pozostałe osoby z klubu mają w Nysie, w Opolu, tak jak mówię, w Krapkowicach, w Cerekwi i jeszcze w iluś miejscowościach. We wszystkich powiatach Opolszczyzny była Koalicja Obywatelska na spotkaniach w ostatni poniedziałek i wtorek, przedwczoraj i wczoraj. Wczoraj wróciłam z Opola. Kolejny tydzień, poniedziałek, wtorek będziemy w Kujawsko-Pomorskim. Ja na przykład jadę do Włocławka. Dobrze, no gdzieś... i na przykład na tych spotkaniach słyszycie, że mniej straszcie PiS-em, więcej mówcie o programie. Mówimy o programie. Mówimy dokładnie o kredyt 0%. Bardzo dobrze przyjęty, też bardzo wiele osób liczy na to, że dzięki temu będzie miało szansę na mieszkanie, nawet ci mniej zarabiający. Bo kredyt 0% oparty jest na zasadzie, że jeżeli mamy dwie osoby, które zarabiają najniższą krajową, minimum, czyli są młodzi ludzie, którzy poszli do swojej pierwszej pracy po nauce, to taka rodzina powinno ją być stać na zapłacenie raty kredytu na to swoje mieszkanie za około 500-600 tysięcy złotych, czyli takie mieszkanie, które może być tym pierwszym mieszkaniem dla rodziny. I teraz normalnie... Tak, teraz problemem jest to, że tych mieszkań nie ma pani poseł. No nie, to nie jest takie proste. Jeżeli jest rynek, jeżeli są klienci, to i pojawiają się mieszkania. To jest oczywiście kwestia rozwiązań prawnych związanych z prawami zagospodarowania i tak dalej. Pokaże, że jest... Znaczy, jak się okaże, że jest łatwiejszy dostęp do kredytu, no to ceny mieszkań wzrosną. No, będą pewne mechanizmy hamulcowe, to znaczy, tak jak było kiedyś w mieszkaniu dla młodych, były pewne graniczne warunki, które muszą być spełnione. To musi być rzeczywiście kredyt na pierwsze mieszkanie racjonalne dla młodego człowieka. Natomiast to jest wtedy szansa na rodzinę, to jest wtedy szansa na rozwój gospodarczy, ponieważ nowe mieszkania to jest rozwój przemysłu meblarskiego, bardzo wielu dziedzin, jeżeli się pojawiają mieszkania. To jest szansa na to, że będziemy mieli szczęśliwe społeczeństwo, pani poseł, które będzie widziało przyszłość tu w Polsce. Wróćmy do tego, czy Rafał Trzaskowski będzie tym kandydatem na premiera, czy nie? Rafał Trzaskowski się na pewno będzie włączał w kampanię. Widać to było zresztą też w ostatnim weekend, ponieważ był między innymi Campus Akademii w Sosnowcu. Wcale, że absolutnie I, nie. I co tam widzieliśmy? Widzieliśmy obu panów. Widzieliśmy Rafała Trzaskowskiego, widzieliśmy Donalda Tuska, którzy w pewnym stopniu uzupełniali się. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. W tej chwili mamy prekampanię, jakiej chyba jeszcze nigdy nie było przed żadnymi wyborami. Jesteśmy na 9 miesięcy, 8 miesięcy już może przed wyborami i niech pani zobaczy, że my już od miesiąca jeździmy po Polsce tydzień w tydzień do innego innego regionu, do innego województwa i tak będziemy robić do wyborów. Chcemy do właśnie wakacji pojechać do wszystkich 16 województw w Polsce. I teraz coś takiego może podjąć się tylko Donald Tusk, który cały swój czas poświęca tylko działalności politycznej. Temu, że będzie naturalnym kandydatem na premiera dla was? Dla mnie ale zawsze, będzie ogłoszone dla mnie zawsze, przed wyborami? Dla mnie zawsze lider największego ugrupowania, w tym wypadku Donald Tusk, jest naturalnym kandydatem na premiera. Natomiast dla mnie w tej chwili mówienie o kandydacie na premiera to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, który jeszcze hasa cały czas po polu. Musimy zawalczyć o to, żeby sondaże były takie, żeby było widać, że to my, czyli opozycja demokratyczna, wygra w tych wyborach. Jestem przekonana, że tak będzie. Ale jak było tylko tak, na to trzeba zapracować. Kandydata na premiera i nagle stał się nim Rafał Trzaskowski, no to Rafał zupełnie zmienił Rafał Trzaskowski bieg... nigdy nie był kandydatem na premiera. Na był kandydatem prezydenta, na prezydenta. I rzeczywiście pokazał jedną rzecz, że potrafił przekonać do siebie więcej niż tylko wyborcy opozycji demokratycznej. On zdobył praktycznie 50% głosów, bo tam różnica między nim a Dudą była nieduża. Powiem więcej, przekroczył 10 milionów głosów, co jest rzeczywiście ilością bardzo trudną do zdobycia dla obecnie opozycji
opozycji demokratycznej, ale konieczne do tego, żeby wygrać wybory. I nie mam żadnej wątpliwości, że Rafał Trzaskowski będzie potrzebny w tej kampanii. Będzie też Campus Polska pod koniec sierpnia, gdzie myślę, że będzie ważnym też wydarzeniem o charakterze nie politycznym, to jest raczej takim społecznym, ponieważ tam angażuje młodych ludzi. Te wybory w dużym stopniu będą zależeć od młodych wyborców. My mamy w tej chwili sytuację, w której PiS opiera się głównie na wyborcach starszych, na seniorach. W związku z tym musimy przekonać część seniorów, bo ich jest najwięcej w ogóle, jeśli chodzi o populację, ale musimy też młodych przekonać, że niech nie pozwolą tego, żeby ktoś im wybierał przyszłość. To ich przyszłość się kształtuje w wyborach. Jeżeli chcą mieć zieloną energię, która pozwoli im wierzyć w przyszłość. Ale jak chcecie seniorów przekonywać? Seniorów też przekonujemy. Będziemy mieli program cały senioralny. Ja przypomnę, że pierwsze programy senioralne powstawały w czasach rządów PO-PSL. Powstawały pierwsze te kluby seniora, powstawały pierwsze programy senioralne. I my mamy program dla seniorów. Marzena Okła-Drewnowicz, która się zajmuje u nas polityką społeczną, ma ciekawy program również dla seniorów i będziemy go przedstawiać. Ale my chcemy też powiedzieć młodym, przekonajcie swoje babci, swoich dziadków, że to wasza przyszłość się decyduje. Że to od nich zależy, czy będziemy w Unii Europejskiej, czy też PiS z Konfederacją nas z tej Unii Europejskiej wyprowadzi. Że to od nich zależy, czy tak za dużą Polskę, że wy nie będziecie mieli przyszłości. Że to od nich zależy, czy w tej chwili PiS wykorzysta całą rezerwę demograficzną, czy też będzie pani na poseł, a emerytury jak pani wchodziła do polityki, to miała pani dokładnie te same poglądy? No przecież wtedy tak, Nowoczesna, liberalizm. Myśli pani, że Ryszard Petru dzisiaj by powiedział, że Katarzyna Lubnauer, absolutnie się z nią zgadzam. Jeśli chodzi o babciowe, to ja mam głębokie przekonanie, że to jest impuls gospodarczy, ponieważ to jest 120 tysięcy rocznie kobiet, które może zamiast zostać w domu z dzieckiem, pójść do pracy. Nie mam żadnych wątpliwości, że bardzo ważnym elementem programu Koalicji Obywatelskiej jest to, co było zawsze podstawą programu Nowoczesnej. Wiara w to, że rozwój gospodarczy bierze się z pracy. Z pracy przedsiębiorcom, którym trzeba usuwać bariery, które przed nimi stoją. Z pracy ludzi, Polaków, którzy powinni być premiowani za to, że pracują, czyli tak jak w przypadku babciowego i kobiet. Zawsze że nie bierze się z rozdawnictwa. Ale właśnie to pani tłumaczy, że babciowe to jest jak taki impuls, jak takie koło zamachowe. To nie będzie rozdawnictwo, tak? Znaczy, jeżeli coś wiąże się z pracą, to my zawsze mówiliśmy, że na przykład 500+ powinno być powiązane z pracą jednego z rodziny. I teraz zauważmy jedną rzecz. 500+ pozostanie niezmienione w takim stanie, jak jest obecnie. Ale trzeba tworzyć nowe rozwiązania, które zaczną wreszcie premiować osoby, które pracują. Zaczną wreszcie premiować pracę. Zaczną premiować przedsiębiorców, którzy powinni być odblokowani na przykład w takich kwestiach, jak my proponujemy, czyli kwestia ZUS-u, który często pracodawcy pokrywają w momencie, w którym przez 31 dni choroby pracownika. Uważamy, że powinno być inaczej. Że powinno być tak, proponowaliśmy takie rozwiązanie, że był tak zwany PIT kasowy. Czyli płacę podatki, ale od tych pieniędzy tylko, które dostałem rzeczywiście, a nie tych, które są na fakturze, a które kontrahent mi nie zapłacił. Dla bardzo małych mikroprzedsiębiorców to jest bardzo ważne. Czyli nasze rozwiązania są zbudowane w oparciu o to, że trzeba pobudzać gospodarkę, likwidować bariery dla przedsiębiorców, że trzeba zachęcać ludzi do pracy, stąd babciowe, które ma wspierać kobiety, które chcą wrócić do pracy. Chcemy pobudzać gospodarkę, stąd rozwiązania związane z mieszkalnictwem, bo uważamy, że to spowoduje też, że młodzi ludzie zostaną w Polsce. Cały program Koalicji Obywatelskiej oparty jest na zasadzie. Chcemy budować stabilną przyszłość dla państwa. Ale widzimy też jedną rzecz. COVID, wojna spowodowały, że rola państwa wzrosła. Wzrosła rola służby zdrowia publicznej, ponieważ okazało się bardzo często, że to jest podstawa dobra ochrona zdrowia, od tego zależała śmiertelność. W Polsce dramatyczne były wskaźniki śmiertelności, jedne z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Okazało się, że potrzebujemy dobrej edukacji, ponieważ też czasy stan zdrowia, stan psychiczny młodzieży pokazuje, że trzeba zmieniać tą edukację, żeby ona była bardziej przyjazna, żeby była bardziej rozwijająca, żeby uczyła o kompetencji miękkich. Świat się zmienia. Wypierać będzie niektóre zawody, sztuczna inteligencja. I musimy budować przyszłość i potrzebna jest aktywna również polityka państwa, ale zawsze oparta na zasadzie najważniejsza jest praca.
Ciekawa jestem, co na ten temat powie profesor Antoni Dudek, który już się naszej rozmowie przysłuchuje i za chwilę porozmawiamy także o tych programach socjalnych, które, no właśnie, ciekawa społecznych jestem. I programach, które mają pobudzić rozwój Polski. Dziękuję bardzo, Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.